Siemaneczko kochani, witam was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przygotowałam dla was film. Takie mini wyzwanie, jasny, ciemny. Będzie to wyzwanie makijażowe, w którym kostka zadecyduje o tym, jaki kolor, czy jasny, czy ciemny, nakładam danego produktu na twarz. Powiedzmy, że liczba nieparzystych oczek to będzie jasny, a parzysta to będzie ciemny. A teraz przejdźmy do wyboru produktów. Pierwszymi produktami, które przechodzą do konfrontacji, jasny, ciemny. W kategorii jasny mamy tutaj półtransparentną, najjaśniejszą bazę, jaką mam, czyli NYX Honey. Jest ona z drobinkami złota, jest delikatnie żółta, ale jest najjaśniejsza, jaką posiadam w swojej kolekcji. A z najciemniejszych mamy Just Free Skin, jest dosyć ciemna, w późniejszym kroku, jeśli wybierzemy ją, to zobaczycie. Jest ona z Bell. A więc teraz przechodzę do rzutu kostką. Tak jak powiedziałam, nieparzyste jasne, parzyste ciemne. Rzucamy kostką. Mamy dwa. Czyli dzisiaj stawiamy na bazę ciemną. Jasną odkładamy, jedziemy z bazą ciemną. To przejdźmy do nałożenia bazy. Pierwszym produktem, który wylosowaliśmy, jest baza. Jest to baza ciemna. Zaraz wam pokażę. Widać na twarzy, jaka ona jest ciemna, nie? Mogę wam jeszcze na paluszku pokazać, jaka jest ciemna. Jest na mnie wręcz pomarańczowa, a ma być to hipoalergiczna baza łagodząca, wyrównująca kolory. Zobaczymy, czy wyrówna. Rozprowadzę ją palcami. Mam wrażenie, że narobiła mi plam na twarzy i nie wiem, czy to widać dobrze w kamerze, to oddaję kolor. No ale dobra, jest ciemna baza, zaliczone. Kolejnymi produktami, które wybrałam, są podkłady. Z jasnych mamy NYXa. Najjaśniejszy podkład, jaki mam, Can't Stop, Won't Stop. W kolorze, już wam mówię, Light Porcelain. A ciemnych podkładów niestety nie posiadam, ale znalazłam kilka próbek z Lancome. Tutaj jest trójeczka, ciemny podkład, i z Dior jest to czwórka. Więc gdyby wypadły te, to możemy je po prostu wymieszać, jakby zabrakło, albo zobaczyć, który jest ciemniejszy, bo to są akurat bardzo ciemne kolory dla mnie będą. A więc teraz przejdźmy do losowania. Tak jak wspominałam, nieparzyste, parzyste. I mamy czwórkę. Jest to parzysta liczba oczek, czyli kolejny raz ciemne podkłady wygrywa. Ciemny wygrywa z jasnym. Przejdźmy do nakładania. Kolejnym produktem jest to podkład. Mam tutaj takie próbki ciemnych podkładów. Chciałabym użyć tego. Wydaje mi się, że ten z Diora będzie najciemniejszy. Jeszcze sprawdzę na ręce, pozwólcie. A wy w międzyczasie możecie zostawić łapkę w górę, jeśli podobają wam się takie filmy. Nie zapomnijcie o subskrypcji i o konkursach, które czekają na was. A jeśli ciekawią was testy kosmetyków, różnych, przeróżnych, zapraszam was na mojego Instagrama Missy Strawberry. Będzie on tutaj w rogu. A więc po wielkich bataliach otworzyłam ten podkład z Diora. I no, będę chyba murzynem, popatrzcie. Taki kolor. Jeśli zabraknie, otworzę jeszcze tamte dwie próbeczki. Albo od razu je otworzę. Jeśli mam walczyć tak jak z tamtym. No, one są troszkę jaśniejsze, moim zdaniem. Ale też nie są za jasne. Więc spróbuję wycisnąć ten podkład Diora. Jest on bardzo rzadki. Spójrzcie tylko. Spójrzcie tylko, jakie to jest ciemne! Dobra, wystarczy ten jeden podkład. Jest on bardzo ciemny, dlatego chciałabym powiedzieć, że nie rozumiem sensu dodawania gratisów właśnie takich. Mam Beauty Blender. Spróbujmy to jakoś sensownie rozprowadzić. Operator się nawet nie śmieje.
operator machnął ręką na to, co zobaczył. Wyglądam, jakbym nałożyła na siebie tonę samoopalacza, bądź jakbym chciała zmienić karnację. Ale mam jeszcze plamy, dołóżmy jeszcze trochę. Myślę, że to dobrze nie może wyglądać. Ale challenge to challenge. Lepiej tego nie uklepię, więc przejdźmy do losowania kolejnego produktu. W kolejnej kategorii mamy korektory. Najjaśniejszym korektorem, który udało mi się znaleźć, jest to taki korektor w sticku z Revolution. A najciemniejszym, który mam, czyli jest dla mnie za ciemny, jest to kamuflaż od Catrice Cosmetics. Nie jest on zbyt ciemny, ale na mnie wygląda źle, bo jest za ciemny, więc jest najciemniejszy z mojej kolekcji. Starałam się wybierać tak, żeby coś z tego makijażu wyszło. Teraz przejdźmy do losowania. Parzyste ciemne, nieparzyste jasne. Mamy nieparzyste, czyli w tej konfrontacji wygrał korektor od Revolution. Przejdźmy do nakładania. W kolejnym losowaniu wylosowaliśmy jasny korektor. Więc chciałabym, żeby ten makijaż jednak wyglądał chociaż trochę dobrze, więc nałożę go sobie pod oczy, myślę troszeczkę na czoło i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na razie wyglądam jak panda. Wezmę gąbeczkę, drugą stroną gąbeczki. Zresztą zobaczcie, jaki ten podkład jest ciemny, jak wygląda moja gąbeczka. Fajnie, nie? Wklepię sobie ten korektor pod oczami i tutaj, żeby rozświetlić trochę czoło. I powiem wam, że ten korektor wcale nie wygląda, chociaż w kamerze odbija się strasznie. Ale on na żywo nie wygląda wcale tak źle. Więc wygląda to teraz w ten sposób. I przejdźmy do wyboru kolejnego produktu. Kolejnym produktem, który będziemy losować, jest puder. Mamy tutaj najjaśniejszy puder, jaki mam, czyli Catrice O Matte i najciemniejszy, nie jest on zbyt ciemny, jest dosyć żółty, ale taki znalazłam, jest Paese Puder HD. Więc losujmy. Jeden to jest nieparzyste, czyli jasne, czyli używamy tego pudru. Kolejny wylosowany produkt to też jasny puder. Puder jest biały. Mam nadzieję, że będzie on transparentny, bo teraz to czarne, ciemny podkład przybielać, no zobaczmy. Przygotowałam sobie nawet pędzel z kalendarza adwentowego, żeby nie było, że nie używam. Jest on bardzo mięciutki, bardzo fajny, chociaż w sumie nie, nie użyję pędzla. Mam tutaj również przygotowany taki puszek, też z kalendarza adwentowego. Więc spróbujmy nałożyć to puszkiem delikatnie. Nabieram produkt. I utrwalam. Troszkę mnie to wybieliło. Jak widać, z tej strony wygląda to tak. Z drugiej jest troszkę ciemniej. Oczywiście szyja mi się odcina, ale już nie nakładałam tego na szyję, już bez przesady. Ale ogólnie chciałam powiedzieć, że ten puder z Diora jest spoko. Fakt, że jest za ciemny na mnie, ale jakbym miała odpowiedni kolor, to bardzo fajnie nawet się pracuje z tym pudrem. Fajnie to wygląda. Przynajmniej na żywo, nie wiem jak w kamerze, czy tam są jakieś plamy, ale wydaje mi się, że nie powinno być. Wydaje mi się, że już jestem zapudrowana. Więc przejdźmy do kolejnego losowania. Następnymi produktami w naszej rywalizacji są bronzery. Jest to paletka bronzerów od Revolution, ale najjaśniejszym bronzerem, jaki mam, jest ten tutaj, więc albo użyję tego bronzera, albo od Mix You, albo Mix You, nie wiem jak to się czyta, jakiejś takiej marki. Najciemniejszy bronzer, który mam, więc losujmy. Nieparzysta, czyli jasna, czyli użyjemy tego bronzera.
Kolejnym produktem, który wyrosowaliśmy, jest bronzer. Jest on też jasny. Więc wydaje mi się, że małe szanse, żeby go w ogóle było widać na tym podkładzie. Ale spróbujmy. Biorę taki skośny pędzelek. Nabieram tego produktu. No i tak, jak cię mogę, może trochę coś widać. Nakładam tam, gdzie zawsze nakładam bronzer. Czyli na policzki. Może troszkę coś widać w kamerze. Bo u mnie to nie bardzo. Na policzki. Pod brodę. Przy włoskach. I wezmę mniejszy pędzelek. I wykonturuję sobie nosek. I wyglądam w ten sposób. Przejdźmy do kolejnego losowania. Następnymi produktami w naszej walce są róże. Róż od Hypo Allergy z Belle jest najjaśniejszym różem, który posiadam w swojej kolekcji. A tutaj mamy dwa róże, jasny i ciemny. Oczywiście patrzymy na ciemny, bo to jest strona ciemna. Jest to Sephory, tak zwany Lip and Cheek, czyli można go używać i do ust, i do policzków. Więc losujmy. Parzyste. Czyli ciemne, czyli będziemy używali tutaj tego saforowego, który będzie zresztą pierwszy raz używany przeze mnie. Kolejnym wylosowanym produktem jest róż, jest on ciemny, tylko jest on w takiej pomadce, więc troszkę nie przemyślałam tego. Nałożyłam już puder, a powinno się kremowe produkty nakładać pod puder, no ale... Cóż, nie przemyślałam tego, spróbujmy jak to będzie wyglądać. Oczywiście biorę ten ciemniejszy. O matko, on jest intensywny. No i zrobiłam sobie trochę plamę. Więc wyglądam znowu jak matrioszka. Może spróbuję jeszcze teraz to przypudrować tym puszkiem, który mi został, żeby trochę zmniejszyć tą intensywność tego. Więc wygląda to teraz tak. Więc przejdźmy do kolejnego losowania. Zauważcie, jakie przy tym podkładzie mam białe zęby. Wyglądam cudownie. A więc przejdźmy dalej. Kolejnymi produktami są produkty do brwi. Z tego, że nie mam jasnej kredki do brwi, ani żadnego produktu jasnego, to trochę zaszalejemy i wybrałam białą kredkę do oczu, którą jeśli wylosuję, zrobię brwi, i przezroczysty żel do brwi, a po stronie ciemnej mam zwykłą brązową kredkę i brązowy, ciemnobrązowy żel do brwi. Więc losujmy. Mam nadzieję, że będzie mi sprzyjała pasta i wylosuję jednak to ciemne. Przesunę. Niestety, a nie, stety, parzyste to ciemne. Czyli jednak sprzyja mi passa. Wygrał zestaw ciemny. Nie będę tym razem z siebie robić klauna. Kolejnym wylosowanym produktem są produkty do brwi. I wylosowałam produkty ciemne, więc mam nadzieję, że będzie widać te brwi. Zaczynam od kredki. Narysowałam już pierwszą brew poza kamerą. Teraz przejdę do narysowania drugiej. A więc tak wyglądają wyrysowane brwi. Oczywiście druga wyszła mi trochę gorzej. Teraz użyję żelu. Albo druga wyszła mi tragicznie. No ale niestety tak jest z brwami. Czasami wychodzą lepiej, czasami wychodzą gorzej. Losujemy przedostatni produkt. Kolejnymi produktami są rozświetlacze. Są obydwie paletki z Revolution. Najciemniejszy rozświetlacz, wydaje mi się, że jest to ten tej pierwszej paletki, więc jego użyjemy jako najciemniejszy, a najjaśniejszy wydaje mi się, że jest z tej paletki ten. Trochę w tym kadrze to wygląda jak fioletowy, ale on jest bardziej biały, może trochę wpada w ten taki fiolet. Nie wydaje mi się, żeby on na twarzy tak wyglądał, więc decydujemy. Najciemniejszy, najjaśniejszy. Mamy parzyste, czyli ciemne, czyli użyjemy tej paletki. A szkoda, bo szczerze chciałam użyć tej drugiej, bo jeszcze jej nie używałam, tylko maczałam w niej palce. No ale trudno, może przy jakiejś innej okazji. Więc przejdźmy do nakładania. A wylosowanym przedostatnim produktem jest
paletka rozświetlaczy ciemna, więc wybieramy produkt z tej paletki ciemne. A moim produktem będzie ten oto rozświetlacz. Jest bardzo brązowy. Zaraz Wam to zademonstruję na mojej ręce. Wygląda on w ten sposób. Nałożę go puchatym pędzelkiem zawsze tam, gdzie nakładam rozświetlacz. Odcina się bardzo, to mogę zauważyć, od makijażu. Ale nie wypada tak ciemno, jak myślałam. Ale bardzo, jak mam twarz prosto, jest w miarę git, to jak się obrócę, to bardzo go widać, bardzo się odcina. Jest wręcz taka tafla. Troszkę na grzbiet nosa, troszkę na czubeczek, żeby się świecił. Boże, w kamerze wyglądam jak Pinokio. Troszkę za dużo. Jak zwykle przesadziłam. Troszkę nad ustami. Troszkę zawsze daję tutaj na środek czoła i troszeczkę na brodę z resztek. Próbuję go tak, kurczę, wblendować ten makijaż, ale ciężko. A więc na ten moment wyglądam tak. I przejdźmy do losowania ostatniego produktu. Kolejnymi produktami są produkty do ust. Kolejnymi i ostatnimi. Chciałam jeszcze dodać do tego fikser, ale niestety fiksery wszystkie są przezroczyste, więc ciężko wybrać najciemniejszy i najjaśniejszy, więc tego zrezygnowałam. Więc ostatnimi produktami są produkty do ust. Po tej stronie mamy NYX Liquid. Jest to ciemna, ciemnofioletowa pomadka, zastygająca. A po mojej drugiej stronie mamy najjaśniejszą pomadkę, jaką mam. Od marki Trend It Up. Jest ona w takim różowym kolorze. Bardzo jasny. Bardzo jasny, barbiowy róż. Więc przejdźmy do losowania. Mamy parzyste, czyli ciemne. Czyli dzisiaj użyjemy pomadki NYX Liquid. Przejdźmy do malowania i podsumujmy ten makijaż. Ostatnio wylosowanym przeze mnie produktem został produkt ciemny, czyli ciemna pomadka. Na zakończenie tego makijażu na pewno będzie wesoło. Nie jest to łatwa pomadka w używaniu jej. Bardzo trzeba uważać, jak się nakłada. A więc po nałożeniu pomadki prezentuje się w ten sposób. Tak jak mówiłam, ciężko nakłada się tą pomadkę. Ja mam nałożone 3 warstwy i wygląda ona w ten sposób. Uważam za challenge za udany. Podołałam zadaniu. Wykonałam makijaż wybranymi losowo przez kostkę produktami. A jeśli Wam podobają się takie filmy, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i o zostawieniu subskrypcji. Ja zapraszam Was do poprzednich filmów i oczekujcie kolejnych. Do zobaczenia. Cześć!